Gość poranka. Dziś jest z nami ksiądz biskup Romuald Kamiński, biskup naszej diecezji. Szczęść Boże, księże biskupie. Bóg zapłać, witam, pozdrawiam. Życzenia od razu od redakcji Radia Warszawa, Bożego Błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i podziękowanie tutaj za realizowanie przez księdza biskupa powołania. Dziękuję, zawsze byliście życzliwi, więc nie tylko Wielki Czwartek. Księże biskupie, a kto miał wpływ na księdza powołanie? Nie chodzi mi tutaj tylko o boski pierwiastek, ale także może o ludzi, których spotykał ksiądz biskup na swojej drodze życia. Prawdą jest, to był czas, no najbardziej myślę, szkoły podstawowej, ale to był taki czas, powiedziałbym, sprzyjający, ale nie decydujący, nie, żeby to nie było tak, że od kolebki, prawda? Tak. Byli księża, którzy zajmowali się dzieciakami, młodzieżą. Oczywiście, no, moje środowisko to środowisko wiejskie, to tym bardziej było dla nas czymś takim, no, niezwykłym, że ktoś się nami zajął, że mogliśmy gdzieś pojechać, pograć w piłkę, że ktoś zadbał o to, żebyśmy mieli taką czy inną rzecz do dyspozycji. Pierwszy mój wyjazd nad jeziora też był z księdzem prefektem. I to gdzieś to, powiedzmy, osiadło, a potem w szkole średniej, właściwie już w klasie maturalnej, to była szkoła Białymstoku i prefekt, już nawet taki stateczny, że tak powiem, pan. W słusznym wieku. W słusznym wieku, tak. No, bardzo przekonywujący był w tym, co mówił i w tym, jak postępował. Więc to, myślę, się jakoś tam złożyło. Księże biskupie, w niedzielę słyszeliśmy: uderz w pasterza, a rozproszą się jego owce. Jak to dziś możemy rozumieć? Jak to rozumie ksiądz biskup? Tak samo jak było za czasów Pana Jezusa, w pewnych formach, gdzie jest przełożony, to i w innych jakby cywilizacjach to też ten sam schemat jest. Prawdą jest, że jeśli przełożony pasterz, ktoś odpowiedzialny jest oddany sprawie, to Pan Bóg błogosławi. Ale nie dlatego, że on jest genialny, tylko wtedy, kiedy trzyma się Pana Boga ze względu na powierzone mu zadania. Prostą sprawą jest, że nie trzeba walczyć z całym otoczeniem, wystarczy zlikwidować filar, na którym to się opiera. I to do tego odnoszą się te słowa. A co dziś daje siłę wspólnocie kapłańskiej? Jedność. Oczywiście uporządkowanie każdego z nas na jego drodze to jest oczywiste, prawda? Ale to, że jesteśmy razem, że jesteśmy jeden za drugiego odpowiedzialni, że mamy taką świadomość, że trzeba dbać o drugiego człowieka, że trzeba mieć z nim dobrą relację, że trzeba się w jakiejś mierze interesować. To nie chodzi o wścibskość, nie, tylko człowiek każdy ma, to tak jak i rodzice, jak i nauczyciele, mają pewne wyczucie. Każdy człowiek ma takie wyczucie, że jeśli tam się coś zaczyna niedobrego dziać, no to nie trzeba zwłóczyć tam w lata, tylko no, otworzyć swoje serce i, że tak powiem, zagadnąć, co się dzieje w twoim. Czyli rozmowa i rachunek sumienia. A co zrobić, żeby, księże biskupie, trwać w tej jedności z Chrystusem? Tutaj najlepiej zaprezentować to, co Pan Jezus pokazał fizycznie, kiedy wyszli z wieczernika i zaprosił uczniów swoich najbliższych do ogrodu oliwnego na modlitwę. To ciekawe, że zaprosił do ogrodu oliwnego, a nie gdzie indziej, no bo on nie miał domu, więc to miejsce. I poprosił ich, żeby trwali z nim na modlitwie. Bo żeby czuwali, tak? Tak. Bo dla niego to było na ten moment najważniejsze. No i okazuje się, że nie sprostali temu zaproszeniu. To jest dla nas taka bardzo jasna, poglądowa lekcja, że trzeba trwać przy tym drugim człowieku, mówimy, na modlitwie. Ale to pojęcie modlitwy jest tutaj dużo szersze. Trzeba podjąć nieraz jakieś obowiązki. To trzeba też dobry sygnał wysłać na zewnątrz. To trzeba też zabezpieczyć przed nadmiernością
nadmiernymi obciążeniami, bo widzimy, że na ten moment ten człowiek nie jest w stanie z wieloma sprawami poradzić, bo jest kruchy, osłabiony, coś się z nim dzieje, więc nie można nakładać ciężarów, trzeba tych ciężarów ująć na ten moment. Ale możemy to wszystko podciągnąć pod jeden mianownik. Trwać z nim na modlitwie, czyli trwać z nim na różny sposób przy Bogu. Czyli to jest chyba odpowiedź na moje kolejne pytanie, bo słyszymy lub doświadczamy kryzysu wiary. Każdy z nas coś takiego przeżywa. Każdy. I co ksiądz biskup radzi kapłanom, którzy przeżywają takie trudności? Nie trzeba zaraz jakby się przejmować tym, co na ten moment w nas jakby doskwiera, prawda? Czasami przychodzi coś do głowy i od razu za tym idzie jakieś nasze postanowienie, ale ono nie do końca jest przemyślane, bo my po prostu tego momentu nie do końca rozumiemy, co się w nas dzieje. Taki nasz ojciec duchowny w seminarium, ksiądz Prat Miętek z rodziny naszego dzisiejszego kanclerza, kiedy przychodził kleryk z problemem i być może, że ten problem był naprawdę duży, ale on mówi: chłopak, pogadamy za 2 tygodnie, tylko nie zapomnij. I było tak, w wielu wypadkach za 2 tygodnie nie było żadnego problemu. Musi to jakoś dojrzeć. I czasami to się samo rozwiąże. Nie można podejmować decyzji tak gwałtownie. Przemyśleć, przemodlić tam, gdzie można podzielić się z innymi, i często przychodzą rozwiązania bardzo piękne. Czyli w trudnych, dramatycznych okolicznościach nie podejmuj żadnej decyzji. Księże biskupie, braterstwo, wspólnota są odpowiedzią na samotność kapłana, jeżeli taka samotność się pojawia? Ta samotność w jakiejś mierze ona ciągle jest. I to jest, to zdecydowanie ma pozytyw, prawda? To jest pozytywne, bo ta samotność, ona pozwala, że ja nie jestem zajęty wieloma sprawami, tylko ta samotność pozwala na to, że mogą do mnie ludzie przyjść ze swoimi sprawami. Po to tu jestem. Natomiast jeśli ja mam cały bałagan różnych spraw przy sobie, no to to podwórko jest tak zagracone, że nikt się do mnie nie dostanie ze swoimi sprawami. W tym sensie ta samotność jest pozytywna. Natomiast jest inna samotność, kiedy ja zagubiłem się. Sam jestem tak jak stateczek na wzburzonych falach, prawda? I trudno chwycić ster, tak? Nie jestem w stanie poradzić sobie. To tutaj ktoś, kto jest dla mnie przyjacielem, powinien to zauważyć i przyjść mi z pomocą. Czyli warto znaleźć po prostu życzliwą osobę, tak? Może to będzie przewodnik duchowy, tak? Może to będzie przyjaciel kapłan, tak? Który zauważy tę samotność i ten problem i pomoże rozwiązać. Sposobów i ludzi jest bardzo wiele. Księże biskupie, to może na koniec życzenia dla kapłanów właśnie dzisiaj. Bardzo jestem wdzięczny, że mogę tutaj przez posługę i studia Radia Warszawa przesłać, czy podzielić się ze wszystkimi moimi współbraćmi, z biskupem Jackiem, i z biskupem Kazimierzem, i ze wszystkimi kapłanami, ale także sięgnę i do wspólnoty seminaryjnej, podzielić się najlepszymi życzeniami na Dzień Kapłański, mówiąc każdemu z was, że jesteście szczęściarzami, że otrzymaliście taki rodzaj powołania, służyć Bogu i ludziom. Bądźcie w tym, co otrzymaliście, bardzo radośni, szczęśliwi, i nawet kiedy przyjdą jakieś bardziej pochmurne dni, to pamiętajcie, że nigdy nie było tak, że raz na zawsze chmury przyszły, że przyjdzie słońce, czyli jaśniejsze dni, i trzeba się z tego cieszyć, bo Pan Jezus, który nas obdarzył łaską kapłaństwa, jest zawsze z nami, ale też wiedzmy, że mamy obok siebie bardzo wielu dobrych ludzi, którzy nam pomagają w realizacji posługi kapłańskiej. Ksiądz biskup Romuald Kamiński był dzisiaj naszym specjalnym gościem w poranku. Bardzo dziękuję, księże biskupie. Ja również.